Cześć, ja nazywam się Dawid Straszak i mam przyjemność gościć Was w 27. odcinku podcastu Charyzmatyczny, który powstaje po to, by udowodnić, że charyzmy można się nauczyć, ponieważ mitem jest to, że trzeba się z nią urodzić. A gościem dzisiejszego odcinka jest Tomasz Marzec, z którym będę rozmawiał o tym, jak budować naturalną pewność siebie. W trakcie wywiadu będę pytał Tomka o to, czym jest pewność siebie i jak nad nią pracować. Dlaczego ludziom brakuje pewności siebie? W jakich obszarach naszego życia jest ona przydatna? Oraz o granicy między pewnością siebie a byciem narcystycznym bubkiem. Tomek od ponad 12 lat pomaga klientom realizować cele i rozwiązywać ich problemy. Specjalizuje się w tematyce relacji międzyludzkich, zmiany osobistej oraz osiągania celów. Prowadząc indywidualne konsultacje, kameralne warsztaty i seminaria liczone w setkach uczestników, przeszkolił do tej pory ponad 5000 osób. Wielokrotnie występował jako prelegent na dużych konferencjach tematycznych, a także prowadził wykłady w ramach eventów organizowanych przez najlepsze szkoły wyższe. Około 30 tysięcy osób wzięło udział w jego kursach online, a napisane przez niego 3 książki sprzedały się w 47 tysiącach egzemplarzy. Tomek jest psychologiem, który działając na dużą skalę przekazuje akademicką wiedzę w bardzo przystępny sposób, a swoje biznesy zaczynał od zera bez wsparcia z zewnątrz. Przed Państwem Tomasz Marzec w podcaście Charyzmatyczny. Miłego słuchania. Witam serdecznie w podcaście Charyzmatycznym. No bardzo mi miło, że przyszedłeś. Witam Cię serdecznie, dziękuję za zaproszenie. I Tomek, chciałem z Tobą porozmawiać o temacie pewności siebie. I co ciekawe, jak zaczynałem robić badania dotyczące charyzmy i pytałem ludzi, jaką cechę chcieliby obserwować u osoby charyzmatycznej, to pewność siebie była na pierwszym miejscu. Więc no, bardzo się cieszę, że będziemy mieli okazję o tym porozmawiać. Ale na samym początku chciałem zapytać, skąd w ogóle u Ciebie zainteresowanie tą tematyką? Tak sobie myślę, że pewnością siebie zacząłem się interesować mniej więcej w podobnym czasie, co w ogóle zainteresowałem się rozwojem osobistym, czyli mniej więcej jak miałem 15-16 lat. Mhm. I ja miałem to do siebie, że jak zacząłem gdzieś tam czytać poradniki, to zacząłem analizować też to, jak wygląda świat dookoła mnie. I chociażby zauważyłem, że często wmawia się nam, że są pewne cechy czy pewne zachowania, które bezpośrednio przekładają się na osiąganie sukcesu w życiu. Typu, jak będziesz się dobrze uczył, to wiesz, będziesz miał fajną pracę, mhm. albo jak będziesz ciężko pracował, to będziesz dobrze zarabiał. No i też są takie społeczne cechy typu inteligencja czy atrakcyjność, które są uznawane za no, takie, wiesz, mega wartościowe, co nie? Że osoby inteligentne to na pewno mają łatwiej. Albo osoby, które świetnie wyglądają, na pewno mają łatwiej. No ale jak się przyjrzysz, to no niekoniecznie te wszystkie rzeczy idą w parze z jakimś tam sukcesem, mhm. czy zadowoleniem z życia. No bo możesz być kujonem i ja znam masę osób, którzy gdzieś tam w czasach szkolnych byli totalnymi kujonami, mieli super oceny, no ale na przykład byli nielubiani przez innych. Albo byli zamknięci w sobie i mieli, wiesz, ogólny problem z relacjami. Więc jakby zauważyłem na pewnym etapie, że no dobra, ktoś się dobrze uczy, no ale jakby jego całe życie nie wygląda idealnie dzięki temu, że się dobrze uczy. Albo chociażby no, jest w moim życiu wiele przykładów osób, które ciężko pracują. Jakby, no i co z tego, że ciężko pracują? Możesz ciężko pracować w sklepie osiedlowym i ze względu na to, że to jest sklep osiedlowy i jest bariera tego, że załóżmy, że to jest sklep osiedlowy, wiesz, w jakiejś małej miejscowości, no to zarobisz minimalną krajową. No i nie osiągniesz jakiegoś super, wiesz, sukcesu finansowego. Więc ciężka praca też nagle się nie przekłada na, wiesz, na super sukces. Inteligencja. Znam masę osób inteligentnych, którzy świetnie tak jakby analizują pewne rzeczy, zauważają trendy, mają pomysły na biznes,
ale nigdy tej swojej inteligencji w praktyce nie wykorzystali do tego, żeby zarobić duże pieniądze albo żeby osiągnąć jakiś, wiesz, status, ponieważ, dajmy na to, boją się otworzyć firmę. Albo jesteś, wiesz, rozmawiamy o osobie atrakcyjnej. Jest ktoś atrakcyjny i inni mu zazdroszczą tej atrakcyjności albo jej, ale się okazuje, że ta osoba pomimo swojej gdzieś tam aparycji ma słabe relacje z płcią przeciwną, bo na przykład boi się zagadywać. Mhm. Albo często mam tak, kiedy pracuję z klientkami, które do mnie przychodzą, bardzo, bardzo duży odsetek kobiet, które do mnie przychodzi i chcą popracować nad tematem relacji damsko-męskich, bo stricte jakby to jest taki mój konik, no to są kobiety, które zostały na przykład przez kogoś, przez swojego byłego faceta zdradzone, zostawione, jakoś zranione. No i one są zamknięte w sobie, są zamknięte na nowe kontakty. I ja tak jakby zacząłem patrzeć na życie dookoła mnie, na ludzi, na już takie zależności i zauważyłem, że pewność siebie, chcąc lub nie chcąc, jest cechą, która bije na głowę wszystkie inne rzeczy. Czy to właśnie inteligencję, czy to pracowitość, czy to zasoby typu, wiesz, to, że masz pieniądze, bo też znam osoby bardzo zamożne. Też miałem wielu takich klientów, którzy przyszli do mnie, żeby popracować nad tematem poznawania kobiet. No i jakby te pieniądze i to, że jeździli Porsche i mieli, wiesz, dom za 2 miliony złotych i podróżowali po całym świecie, nie przekładało się na to, że po prostu byli wyluzowani, wiesz, w kontakcie z dziewczynami. Mhm. Więc jakby widzę, że ta cecha jest naprawdę mega istotna, bo możesz nie być inteligentny, ale możesz być na tyle pewny siebie, że tą pewnością siebie będziesz bił innych. Mhm. Bo na przykład mam znajomego, który mi opowiedział taką historię, że firma, z którą współpracował, bo on akurat pracuje w HR-ach i zajmuje się gdzieś tam rekrutacją ludzi, szukał dla jednej firmy menadżera jakiegoś tam wyższego szczebla i kompletnie nie dostawał żadnych CV-ek na to stanowisko. Nikt się prawie nie zgłaszał. Ale jeżeli chodzi o niższe stanowiska w tej samej firmie, no to tych CV-ek było masę, bo ludzie, mając gdzieś tam małą pewność siebie, no atakują te niskie stanowiska, ponieważ wierzą, że tylko na nie zasługują. Mhm. Nie mają takiej wiary w siebie na zasadzie, a spróbuję, co nie? I historia ogólnie potoczyła się tak, że zgłosiła się do nich osoba, która nie miała kompetencji ani doświadczenia na bycie menadżerem, ale nadrabiała tą właśnie taką swoją pewnością siebie, jakąś taką asertywnością, wyjściem do ludzi, tym, że przyszła i powiedziała, no może nie mam doświadczenia, może nie mam kompetencji, ale ja się szybko uczę i jestem w stanie to wszystko ogarnąć. Więc inteligencja czy doświadczenie może pójść na bok, jeżeli jesteś pewny siebie. Możesz też być mało atrakcyjny i mając pewność siebie, możesz osiągnąć fajne rezultaty w kontaktach z płcią przeciwną. Ponieważ kiedy jesteś mega atrakcyjnym gościem, gdzieś tam, wiesz, stoisz w klubie i się boisz podejść do dziewczyny, to w tym czasie gość, który jest średni, po prostu się nie przejmuje i, wiesz, podchodzi do tej dziewczyny. Mhm. I też zauważyłem taki fenomen, że te kobiety z najwyższej półki, jeżeli chodzi o wygląd, są bardzo rzadko zaczepiane przez facetów, ponieważ jakby wszyscy się boją do nich podchodzić. To dokładnie ta sama sytuacja, co z wysokim stanowiskiem menedżerskim. Tak. Zero CV. Tak. Więc teraz pomyśl sobie tak. Jesteś zajebistą dziewczyną. Mhm. Idziesz sobie, wiesz, do klubu i myślisz sobie, no dobra, to może dzisiaj kogoś poznam. Ale do ciebie nikt nie podchodzi. No to jak już podejdzie jakiś facet, który jest gdzieś tam przeciętny, jeżeli chodzi o swoją urodę czy prezencję, no to jakby z braku laku i ze względu na to, że kobiety troszeczkę
wybierają tych facetów, którzy do nich podchodzą, bo kobiety w szczególności w naszym kraju raczej nie podchodzą do mężczyzn i nie rozpoczynają rozmowy, to taka kobieta no, siłą rzeczy nawiąże relację z tym facetem, który ostatecznie do niej podszedł. Nie? Więc nawet tą pewnością siebie można nadrobić to, że no, nie wyglądasz jak jej ideał. No i tak samo, wiesz, możesz mieć super pomysł na biznes i być mega mózgiem, no ale najważniejsze jest wdrożenie tego, rozpoczęcie, wiesz, działania. I bez pewności siebie, no, bez jakiejś takiej troszeczkę wiary w siebie, ciężko jest po prostu otworzyć firmę i spróbować. Mhm. Więc stricte odpowiadając na twoje pytanie. Zauważyłem, że no, ta pewność siebie jest czymś, co może... Zresztą moja trzecia książka nosi tytuł Naturalna pewność siebie, siła, która zmieni twoje życie. I ja tak uważam, że to jest właśnie siła, która może zmienić życie każdego. Że jak nabierzesz tej pewności siebie, to możesz przenosić góry. Okej, okay, to jest bardzo motywujący wstęp, więc... No i jeżeli dałbyś mi wybór, czy chcę być inteligentny, czy chcę być atrakcyjny, czy chcę być bogaty, czy chcę mieć kontakty, czy chcę mieć pewność siebie, jeżeli miałbym wybrać jedną z tych rzeczy, to zawsze bym wybrał pewność siebie. Mhm. Bo mając pewność siebie, mógłbym zdobyć pieniądze, mógłbym zdobyć kontakty, mógłbym zdobyć nie wiem, super znajomości z płcią przeciwną, zdobyć władzę, cokolwiek innego. Mhm. Czyli to jest swego rodzaju narzędzie, które otwiera wiele innych drzwi. Tak, jak najbardziej. Mhm. Uważam, że wiele osób ogólnie wiesz, w historii świata dzięki pewności siebie zmieniło czy to jakąś tam dużą część świata, czy jakiejś grupy społecznej, czy to wiesz, chociażby swoje życie, będąc tak troszeczkę zuchwałym i robiąc coś, w co inni nie do końca wierzą, albo wierzą, że mogliby zrobić. Nawet tak mi się teraz rzuca, że Timothy Ferris w pierwszej książce, 4-godzinny tydzień pracy, pisał o tym, że osiąganie dużych celów jest łatwiejsze, ponieważ tam jest mniejsza konkurencja. Jeżeli rzeczywiście uwierzysz w to, że tak jest i dasz sobie pewne takie prawo, że możesz, wiesz, po coś sięgnąć i to się troszeczkę wiąże właśnie z tematem pewności siebie, to dodawanie sobie tego prawa, no to możesz osiągać fajne rezultaty. Mhm. No i zobacz, że nawet jeżeli chodzi o to, co ty robisz, jakby nagrywasz podcasta i masz taką pewnego rodzaju wewnętrzne przekonanie wobec samego siebie, że możesz odzywać się do osób, które osiągnęły w jakiejś dziedzinie dużo, że są ekspertami czy jakimiś tam specjalistami. Dajesz sobie to wewnętrzne prawo. No i jakby, wiesz, osiągasz taki rezultat, jaki byś chciał. A osoba jakaś bez tej pewności siebie, bez takiego przekonania, siedzi w domu i myśli sobie, a zrobiłbym fajnego podcasta z fajnymi gośćmi, ale w sumie ja nie mam kontaktu, wiesz, nikogo nie znam. I bez tej takiej wiary, no nie ruszy do przodu. Nie? Mhm. Więc jakby twoje opisanie tego w formie tego, że to jest narzędzie, jakby genialnie mi tutaj do tego pasuje. Dobra. To czym właściwie jest ta pewność siebie? To jest dobre pytanie, bo jakby nie ma wiesz jednej definicji poprawnej na to. I ja to rozumiem trochę tak, jakby to było połączenie pewnej postawy z umiejętnością albo umiejętnościami. Bo jakby fakt jest na pewno taki. Z pewnością siebie się nie rodzimy. Nie ma, wiesz, genu pewności siebie, genu odwagi. Nie jest to dziedziczone. To jest coś, co nabywamy. I dlaczego według mnie to jest połączenie postawy z umiejętnością? Bo pewność siebie, ja mam bardzo silne przekonanie z tym związane, pewność siebie można wyćwiczyć. To jest pewnego rodzaju kompetencja. Pewność siebie składa się z kilku takich kluczowych elementów, które ja osobiście wyróżniam. Mhm.
mówiąc szczerze, zjadłem zęby na tym temacie, bo od wielu, wielu lat analizuję to i wiesz, łączę te wszystkie klocki w jedną całość. Pewność siebie na pewno to jest takie właściwe spojrzenie na siebie samego, pewnego rodzaju przekonania na temat siebie samego, siebie samej. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest przekonania na temat innych i to, jak na innych patrzymy, jak o nich myślimy. Pewność siebie to jest tak, że z pewnością siebie jakby łączy się taki element, jakie efekty osiągamy w życiu. Zaraz może rozwinę każdą z tych rzeczy. Z pewnością siebie na pewno możemy połączyć też temat gdzieś tam radzenia sobie z rzeczami, radzenia sobie z pewnymi lękami, z takimi rzeczami niekomfortowymi. Mhm. I to jest tak, że poziom naszej kompetencji względem czegoś. No i jest jeszcze kilka takich drobnych elementów. Mhm. Tych elementów jest, ja tam wyróżniam ci około tam 10. W każdym razie główne takie elementy to jest to, jak myślimy o sobie, jak myślimy o innych. Też moglibyśmy sobie gdzieś tam wymienić, że wiesz, na pewność siebie składa się jaki mamy poziom wiary w siebie, jaką mamy samoocenę. Te wszystkie zjawiska się ze sobą łączą. Mhm. Jakby pewność siebie jest tak skomplikowanym, skomplikowaną rzeczą, że wiesz, ciężko jest powiedzieć, to jest to i to. Mhm. Co nie? Bo tak naprawdę no, jedna definicja jakby tego na pewno nie zamknie, co nie? Tak, zwłaszcza, że w momencie, kiedy ja przygotowywałem się do tego wywiadu, to pytałem znajomych, czym dla nich jest pewność siebie. Mhm. I definicja żadna się nie powtórzyła. I miałem wrażenie, że każdy rozumie to trochę po swojemu, więc fajnie, że podzieliłeś to też na różnego rodzaju kategorie, bo to też umożliwia odniesienie się. Jestem przekonany, że gdyby każdą z odpowiedzi ludzi, z którymi rozmawiałem, odnieść do jednych z kategorii, o których ty mówiłeś, to pewnie w którejś by pasowała. Chociaż jedna szczególnie zwróciła moją uwagę, że pewność siebie to jest dokładnie to, co oznacza to stwierdzenie, czyli być przekonanym o sobie. O sobie jakoś, no. Mhm. To jest takie, wiesz, wewnętrzne poczucie, ale pytanie brzmi czego. Mhm. I to, wiesz, zależnie też od sytuacji. Mam takie poczucie, że pewność siebie nie jest swego rodzaju stałą w naszym życiu. Że w momencie, kiedy my podejmujemy się na przykład nowych działań, to nie do końca, bo też wspomniałeś o takim modelu kompetencyjnym, to nie do końca możemy być pewni siebie w każdej sytuacji. W każdej sytuacji, dokładnie. Tak, ja to postrzegam tak, że to jest takie bardzo elastyczne. Na zasadzie znam osoby, które są na przykład doskonałe, miałem też takich klientów, są doskonałe w sprzedaży bezpośredniej. Jakby, więc co to oznacza? Rozmawiają, wiesz, doskonale z ludźmi, mają jakąś tam kontrolę emocji, są pewnie, wiesz, gruboskórni, w zasadzie, wiesz, odrzucenie ich nie rusza i to, co tam ludzie do nich mówią. Ale w kontekście poznawania płci przeciwnej, totalne zero. Mhm. I to jest, wiesz, to jest ciekawe, że są teoretycznie dwie bardzo zbliżone sytuacje, no bo sprzedaż bezpośrednia, która łączy się z poznawaniem innych ludzi i rozmawianiem z nimi, a poznawaniem gdzieś tam kobiet, no to jest mega blisko siebie. Ale mimo wszystko jest, wiesz, totalnie inaczej. Mhm. I na przykład w tej konkretnej sytuacji przede wszystkim wynika to z tego, jakie mamy przekonania na temat siebie i innych. I też jakie mamy przekonania na temat na przykład porażki, którą odniesiemy w momencie, gdy na przykład zagadamy do dziewczyny. Mhm. Bo jakby to jest klucz, że zobacz, że samo myślenie o tym, że na przykład jak zagadamy do dziewczyny i ona odwróci głowę, samo myślenie o tym, że to jest złe
i jakieś takie łączenie tego, branie tego zbyt personalnie na siebie, że skoro ona się odwróciła, to ze mną jest coś nie tak, albo jestem niemęski, albo jestem dla niej nieatrakcyjny, i jakby odnoszenie tego od razu do takiego poczucia własnej wartości, to już powoduje spadek pewności siebie. Mhm. Dlatego tak jakby te dwie pierwsze rzeczy, o których powiedziałem, jakby czym jest pewność siebie, przekonania na temat siebie i przekonania na temat innych, to jest cholernie istotne, według mnie najważniejsze w tym, jaki ten poziom pewności siebie później jest. I też sądzę, że warto by było tutaj dodać taką rzecz, powiedziałbym, fundamentalną. To nawet nie jest poziom pierwszy i drugi, tylko taki poziom zerowy, że na pewność siebie składa się w ogromnej mierze to, jaki my mamy prototyp pewności siebie. Czyli jak my traktujemy to, czym pewność siebie jest. Mm-hmm. Bo zobacz, że ja na przykład przez większą część swojego życia miałem tak, że myślałem sobie, że będę pewny siebie w momencie, kiedy będę chodził wyprostowany, kiedy będę nawiązywał jakiś taki silny kontakt wzrokowy z ludźmi, kiedy będę może taki troszeczkę, wiesz, arogancki, egoistyczny. I wiele osób postrzega pewność siebie przez pryzmat być jakimś takim superbohaterem. Mhm. Że ty jesteś pewny siebie w momencie, kiedy wyglądasz na pewnego siebie i jesteś pewny siebie, no to pewnie się niczego nie boisz. Pewnie, wiesz, nie masz żadnych wad, nic cię nie rusza, nikim się nie przejmujesz. I nawet mi się tutaj rzuca takie hasełko bardzo znane. Miej wyjebane, będzie ci dane. Gdzie ludzie sobie myślą, że jak będę miał wyjebane, to będę, wiesz, pewny siebie. A nierzadko jest tak, że to, że gdzieś tam masz wyjebane, z przeproszeniem, tak naprawdę jest mechanizmem obronnym i pokazuje twoją słabość, a nie twoją siłę, czy tam twoją pewność siebie. Bo jakby sztuką nie jest mieć wszystkich innych zdanie w dupie, tylko sztuką jest potrafić to zdanie przyjąć do siebie, nie wziąć tego emocjonalnie na siebie, być może też odnieść to do jakiegoś tam swojego zachowania. No bo wiesz, jak ktoś zwraca ci uwagę albo cię krytykuje, są różne powody tego, dlaczego on to robi. Mhm. Jeżeli to jest jakiś twój przyjaciel czy znajomy, no to najnormalniej w świecie być może chce ci jakoś pomóc, ma dobre intencje. I niezdrowe według mnie jest olewanie tego. Oczywiście, wiesz, może być tak, że ktoś ci zwraca uwagę, bo na przykład chce się poczuć dobrze z samym sobą i on ma taki mechanizm budowania swojego poczucia własnej wartości, że dopieprza innym. Mhm. Ale jak rzeczywiście chce ci coś tam pomóc, no to przydałaby się taka umiejętność wzięcia tego właśnie, wiesz, na siebie i zastanowienia się. I według mnie właśnie osoby, które mają taką zdrową pewność siebie, potrafią wziąć komunikat i nie brać go od razu na zasadzie, o Jezus, ktoś mnie skrytykował moją pracę, to znaczy, że wiesz, moja praca jest, wiesz, jest do dupy. Nie. To trzeba wziąć komunikat i zastanowić się, okej, to jak ja się zachowałem i czy warto na przyszłość być może, wiesz, zmienić to zachowanie. Mhm. Bo każda krytyka, wiesz, krytyka nie jest o tobie ani o mnie, krytyka jest o naszym zachowaniu czy o jakimś obrazie, który my budujemy w oczach innych ludzi. I osoby nieśmiałe mają ten problem, że krytykę biorą bardzo, bardzo, wiesz, personalnie, bardzo emocjonalnie też. Więc no i właśnie tutaj jakby zaprezentowałeś obraz takiego człowieka, którego bym się bał, z pewnością siebie, która jest jakby sztucznie nadmuchana, który właśnie nie przejmuje się zdaniem innych, jakby niczego się nie boi, już jakby przedstawiając go w tej roli superbohatera. I wiesz, przychodzą mi przykłady takich osób do głowy, które spotkałem w swoim życiu, których ta pewność siebie była aż taka dominująca i przeraźliwa. Tak, tak. I
jakbyś mnie spotkał 10 lat temu, to nie wiem, czy byś mnie polubił. Też taki byłeś? Tak, taki byłem, bo wiesz, ja uwierzyłem w pewną taką bajkę, wiesz, co to jest pewność siebie. Ale właśnie taka, tak jak to nazwałeś, dominująca pewność siebie, jak teraz patrzę na to z perspektywy czasu, jest dla mnie tylko i wyłącznie oznaką słabości i przykrywania pewnych rzeczy. I jeszcze cofnę się do jednej koncepcji, o której zacząłem ci mówić, że jakby na poziomie zerowym dla mnie pewność siebie to jest posiadanie właściwego prototypu. Właściwy prototyp odpowiada za to, czy my mamy pewność siebie, czy raczej jesteśmy sztucznie pewni siebie. I właściwy jakby w naszym społeczeństwie gdzieś tam bardzo dużo osób wierzy w to, że właśnie pewna siebie osoba to jest ta dominująca, egoistyczna, mająca zdanie innych wiesz, w czterech literach i tak dalej, i tak dalej. A nie bojąca się niczego. I już samo przekonanie o tym, że to jest pewność siebie, powoduje, że twoja pewność siebie spada. I że ty ją tracisz. No bo jeżeli ty myślisz o tym, że osoba pewna siebie niczego się nie boi, to, a ty się boisz. A ty się boisz, bo zawsze się będziesz czegoś bał. No to jakby jesteś, wiesz, jesteś w takiej sytuacji, z której nie możesz wybrnąć. Więc to, co powinno się zrobić, to zacząć patrzeć na pewność siebie w sposób zdrowy. Czyli czym naprawdę jest pewność siebie? Dla mnie na przykład takich kilka bazowych rzeczy to jest znaczy taki bardzo, bardzo fajny prototyp to jest pozwolenie sobie na bycie człowiekiem. Co to oznacza? No, że wiesz, możesz popełniać błędy czasami, możesz się bać, czasami może ci coś nie wyjść, możesz się zająknąć, możesz się czymś zestresować, możesz się nie czuć komfortowo w jakiejś sytuacji i że to jest totalnie okej. Czyli taka, wiesz, akceptacja do swojego człowieczeństwa, do tego, jaki ty jesteś. I wiesz, tak, jakby zaakceptowanie takiej swojej ciemnej strony, tego, że wiesz, że czasami możesz się popłakać, czasami możesz się czuć nie najgorzej ze sobą. Jakby wyjście w ogóle od takiego konceptu, że jesteś człowiekiem, nic co ludzkie nie jest ci obce i że te wszystkie lęki, te wszystkie problemy, które masz i tak dalej, są całkiem w porządku i nie trzeba ich ukrywać, uciekać przed nimi, robić tego typu rzeczy. Było dla mnie ogromnym odkryciem i było dla mnie takim momentem aha. I dla wielu moich klientów też w taki sposób to działa. I paradoksalnie to jest w ogóle zdecydowanie łatwiejsze podejście, zdecydowanie bardziej efektywne, bo też weźmy taki przykład, poznajesz kogoś. I jak kogoś poznajesz, to przeważnie chcesz przed tą osobą wypaść jak najlepiej. Zakładamy, że to są stosunki takie bardziej osobiste, nie zawodowe. Więc zawodowych często też. Tylko w zawodowych też, ale z zawodowymi jest ten problem, że w zawodowych chcesz, jakby może nie tyle chcesz, co w pewien sposób musisz kogoś grać. Bo na przykład poznajesz, nie wiem, swojego nowego dyrektora. Więc wiesz, nie przybijesz mu piony i nie powiesz, o, siemanko, co tam ziomuś, nie? Ale tak, w zawodowych jak najbardziej, wiesz, chcemy wypaść jak najlepiej, w osobistych także. Ale teraz masz sytuację osobistą taką, że poznajesz dziewczynę, idziesz z nią na randkę. I możesz przez pierwszych kilka spotkań starać się jej sprzedać z jak najlepszej strony i opowiadać o sobie, zwracając uwagę na to, co mówisz, żeby nie palnąć żadnej głupoty, żeby nie powiedzieć o jakichś swoich wadach. Jakby, wiesz, zależy ci na tym, żeby ona cię polubiła, żebyś został zaakceptowany, więc gdzieś tam kogoś, wiesz, udajesz, kogoś grasz. I problem jest w tym taki, że po pierwsze jest to na dłuższą metę bardzo męczące. I wcześniej czy później wyjdzie. I po drugie, wcześniej czy później wyjdzie. Więc teraz, jeżeli byśmy wyszli od czegoś takiego, że zmieniasz swój prototyp w ogóle podejścia do pewności siebie, podejścia do samego siebie i nie idziesz na randkę z przekonaniem, okej, to ja będę grał pewnego siebie gościa, ale pewnego siebie
z tą gwiazdką na zasadzie aroganckiego, czy wiesz, takiego, co to nie ja, wiesz, że ty jesteś super, super ideałem, tylko pewnego siebie na zasadzie zdrowo pewnego siebie, czyli okej, okay, jakby wiesz, jestem normalnym gościem, mogę mówić o swoich, wiesz, wadach, to jest wszystko okej, okay, ja to akceptuję i tak dalej, i tak dalej. To teraz dzieje się bajecznie ciekawa rzecz. Idziesz na randkę i po pierwsze, nie spinasz się, żeby kogoś udawać, żeby kogoś grać, żeby sprzedać jakiś obraz siebie. Po drugie, na przykład zaczynasz zdecydowanie szybciej niż kilka lat temu mówić o sobie samym szczerze, o tym, jakie masz czasami, wiesz, wady, też oczywiście bez przesady, to wiadomo, że trzeba w pewnych granicach to traktować, ale ja jak to zrozumiałem, to jak szedłem na randkę, właśnie robiłem tak, że mówiłem do dziewczyny o jakiejś swojej wadzie albo o czymś, jakiejś swojej porażce albo o czymś takim, o czym kiedyś, wiesz, totalnie wstydziłbym się mówić. Mhm. I nagle się okazywało, że jak ja się otwierałem przed nią, to ona otwierała się przede mną i po jednym spotkaniu ona traktowała mnie tak, jakbyśmy się znali, wiesz, kupę lat. Tylko dlatego, że, wiesz, zmieniłem podejście, ten prototyp. Mhm. Ale wiesz co, wydaje mi się, że doświadczam bardzo podobnych sytuacji, znaczy bardzo podobnych rzeczy w momencie, kiedy prowadzę rozmowy rekrutacyjne. I są sytuacje, w których ludzie starają się mocno autoprezentować, pokazać się z jak najlepszej strony, właśnie używać wyrafinowanego języka, na wszelkiego rodzaju pytania odpowiadają tak, jakby można by sobie życzyć. Że... A z drugiej strony pojawiają się od czasu do czasu ludzie, którzy są naturalnie zestresowani i mówią o tym stresie, że rozmowa rekrutacyjna wywołuje u nich jakby niepokój, więc najbardziej komfortowo się czują, ale z drugiej strony już to skraca dystans. Bo tak. Mi nie zależy na tym, jako człowiekowi, który jest, wiesz, decyduje o zatrudnieniu, żeby stres uniemożliwiał jakby wydobycie tak naprawdę z tego człowieka, kim on tak naprawdę jest. I w momencie, kiedy ci ludzie, którzy są bardziej otwarci, odpowiadają tak naprawdę, mówią o sobie, ale w szczery sposób, czyli w momencie, kiedy pada pytanie na przykład, co ci się nie udało, nie starają się, wiesz co, najczęściej pierwsza grupa, która się autoprezentuje, mówi? No dawaj. Nie przypominam sobie. I myślisz sobie, okej, kłamstwo, bo każdemu coś nie wyszło. A druga grupa mówi o sytuacjach, w których popełnili błąd, czegoś się nauczyli dzięki temu i co zrobili, żeby to się więcej nie pojawiło. I w takich sytuacjach to jest dokładnie to, o czym ty mówisz, czyli powstaje między nami więź, bo my już nie jesteśmy na zasadzie rekruter, czy tam lider rekrutowany, tylko potencjalni współpracownicy. Tak. No. Bardzo, bardzo fajny w ogóle przykład, fajnie to odzwierciedla. Coś złapałem u ciebie takiego, które dało mi też do myślenia. Ale nie wiem, zaraz. A wiem co. Dobra, przypomniałem sobie. Fajną w ogóle strategią, bo jakby wiesz, ludzie stresują się i chcą ten stres ukrywać. A fajną strategią na przykład chociażby w wystąpieniach publicznych, jak się stresujesz, jest wyjście na środek, wyjście na scenę i powiedzenie tam w pierwszym czy drugim zdaniu, że tam witam serdecznie, proszę Państwa, proszę mi wybaczyć, troszeczkę się stresuję, bo to jest moje pierwsze wystąpienie na tak dużą ilość osób. I nagle się okazuje, że powiedzenie tego i przyznanie się do takiej swojej, wiesz, ciemnej strony, mhm, wyluzowuje cię. Bo już nie musisz dbać o to, żeby ukrywać stres. No i dzielimy się tą odpowiedzialnością, bo oni też, w sensie publiczność, może czuć się odpowiedzialna, żeby ten stres w tobie obniżyć. Tak. To swoją drogą, rzeczywiście. Jak najbardziej. Więc... Mówię z tego względu, bo wielokrotnie złapałem się na tym, że jeżeli ktoś coś takiego mówił, to ja zaczynałem się uśmiechać albo przytakiwać mocniej, żeby on, wiesz, mówił, nabrał śmiałości, mm-hmm, albo nabrała śmiałości. I jakby zobacz jakby fenomen tego, że możesz dążyć do bycia pewnym siebie w taki właśnie troszeczkę sztuczny sposób, taki
do bycia takim superbohaterem, że ty wszystko ukrywasz, że nie chcesz pokazywać tych swoich wad, tej swojej ciemnej strony, żadnych lęków i tak dalej. A możesz pójść no ale to jest jakie jest, jest według mnie mega męczące, a możesz pójść wiesz, w drugą stronę i właśnie paradoksalnie pokazywać siebie z tej jak najbardziej człowieczej strony. Mhm. I tutaj rzuca mi się też świetny przykład działania tej zasady, ponieważ ludzie boją się, tak to jest dobre słowo, boją się osób idealnych. Jeżeli miałbyś przeprowadzić teraz wywiad z Timem Ferrisem. Z Timem Ferrisem, dajmy na to. Albo z jakąś, wiesz, gwiazdą, no to, że ta osoba ma taki, a nie inny status i że w twojej głowie jest w jakiś sposób idealna, już cię blokuje i blokuje twój kontakt z nią. Mhm. I jeżeli starasz się jako człowiek udawać superbohatera, bo taki masz prototyp pewności siebie, to wiesz, ludzie nie wiedzą, że być może ty tylko udajesz i tylko grasz i tak naprawdę się boisz. Ludzie patrzą na ciebie i myślą sobie, okej, to jest mega pewny siebie gość. On jest w ogóle strasznie ekstrawertyczny, wiesz, wygadany, ma tak dużo do powiedzenia, tak ciekawie opowiada, a ja, wiesz, jestem taki, jestem dużo gorszy od niego. I nagle ta osoba na przykład chciałaby z tobą porozmawiać, ale się boi. Więc ten prototyp pewności siebie superbohatera paradoksalnie niszczy twoje relacje. Może powodować, że oczywiście zbudujesz wysokie poczucie własnej wartości, bo będziesz górował nad innymi, mhm. Ale po pierwsze pytanie brzmi, czy o to ci chodzi w takiej sytuacji? Po drugie, to będzie poczucie, czy o to ci chodzi na zasadzie, czy chcesz górować nad ludźmi, czy może chcesz mieć, wiesz, z nimi dobre kontakty i dobre relacje. Po drugie, to będzie poczucie własnej wartości wysokie, ale niestabilne, bo wszelkie tego typu działania, jakby jeżeli rozmawiamy o poczuciu własnej wartości, to zawsze to jest albo wysokie, niskie, albo, znaczy wysokie, niskie i stabilne lub niestabilne. Mhm. Więc możesz mieć wysokie, ale budowane w oparciu o tego typu rzeczy niestety będzie niestabilne. I niestety będziesz w kółko chciał powielać ten schemat, żeby podtrzymać to wysokie poczucie własnej wartości. Schemat wywyższania się, żeby wiesz, czuć się lepiej ze sobą. I wydaje mi się, że na dłuższą metę w większości sytuacji to jest niepraktyczne i się nie sprawdza. Bo ani nie będziesz dobrym liderem, ani nie będziesz dobrym partnerem, ani nie będziesz dobrym przyjacielem, ani nie będziesz dobrym członkiem rodziny. Więc to totalnie nie działa naprawdę. Mhm. Chciałem cię też zapytać o obszary, w których pewność siebie nam się przyda. Bo już o kilku opowiedziałeś, czyli relacje z płcią przeciwną. Padły tak. Jeszcze kwestie związane. Relacje międzyludzkie. Kwestie biznesowe też się pojawiły. Biznes, praca. Ja, wiesz co, jak się tak zastanowimy, to nie wiem, czy jesteśmy w stanie... Są jakieś abstrakcyjne, takie bardzo abstrakcyjne przypadki, gdzie pewność siebie się nie przydaje. Typu mieszkasz w lesie, nie masz znajomych, wiesz. A do tego też trzeba mieć pewność siebie. No w sumie tak. Wiesz co, bo... Jakby tak... Wydaje mi się, że w każdej dziedzinie życia pewność siebie może mieć jakieś przełożenie na to, jak wiesz, jak ta dana rzecz wiesz, wygląda u ciebie. Mhm. Bo nawet jak jesteś kasjerką, czy ty tam kasjerem, to teoretycznie wiesz, praca nie wymagająca pewności siebie, ale w momencie, kiedy robi ci się kolejka i nagle wiesz, pojawia się stres, albo przyjdzie do ciebie jakiś klient i wiesz, zacznie się do ciebie wydzierać, bo wiesz, coś ma, jakiś produkt ma inną cenę niż mieć powinien, no to musisz nauczyć. Znaczy, musisz mieć tą kompetencję radzenia sobie z tą sytuacją. Więc serio,
tak duży zakres tego, no bo czy to właśnie, wiesz, praca na zasadzie, negocjowanie podwyżki, dogadywanie się ze współpracownikami. W ogóle, wiesz, podjęcie się pracy na zasadzie wysłanie CV, sprzedanie się dobrze na rozmowie kwalifikacyjnej, jakby to wszystko się wiąże z pewnością siebie. Biznes. Zacząłbym od tego, żeby mieć na tyle dużo pewności siebie i takiej, nie wiem, czy to jest dobre słowo, zuchwałości. Mhm. Takiej, wiesz, troszeczkę zuchwałości, żeby wiary w siebie, żeby pomyśleć o sobie, ja mogę prowadzić biznes, ja na tyle jestem ogarniętą osobą, że mogę spróbować. Więc wiesz, wiara w siebie przy w ogóle próbie sam nawet myślenia o biznesie, dalej otwarcie firmy i posiadanie takiej, wiesz, pewności siebie, że okej, spróbuję, może mi się uda. Przebicie się, wiesz, na rynku, czy to w znajdowaniu klientów, czy, wiesz, kontrahentów, czy negocjowaniu warunków umów, czy, wiesz, w sprzedaży, w momencie, kiedy klientom coś oferujesz, czy w radzeniu sobie z trudnymi klientami. W relacjach międzyludzkich to też ma się sytuacji, gdzie ktoś wpieprzył ci się w kolejkę i wiesz, musisz mu zwrócić uwagę, albo ktoś robi coś, czego nie powinien, na zasadzie, nie wiem, popycha bezdomnego, to nie? Albo ktoś cię, wiesz, trącił ramieniem i tak naprawdę, wiesz, totalnie tego nie zauważył. Albo ktoś, stoisz na parkingu z włączonym kierunkowskazem, bo wyjeżdża samochód i stoisz tam od kilkunastu czy kilkudziesięciu sekund i ktoś inny to widzi, że ty stoisz, ale wiesz, wjeżdża ci tam. I teraz musisz pójść, znaczy musisz, nie musisz, ale fajnie by było pójść i znaleźć na tyle dużo odwagi w sobie, żeby wykłócić się o to, wiesz, o to miejsce. Mhm. Relacje rodzinne, gdzie często rodzina próbuje nam wejść na głowę, bo ty powinieneś żyć tak, bo ty powinieneś, wiesz, mieć taką pracę, pójść na takie studia, mieć taką dziewczynę albo takiego chłopaka, a ty powinieneś już mieć, wiesz, dzieci, wiesz, mieszkanie, Bóg wie co jeszcze. To też trzeba mieć troszeczkę, wiesz, odwagi, żeby powiedzieć nie. Nie, dzięki mamo, ale nie, nie skorzystam z tego. I tak jakby uchronić swoje granice, bo też szacunek do swoich granic gdzieś tam też się z tematem pewności siebie wiąże. No i relacje damsko-męskie chociażby, tak, to jakby siłą rzeczy podejść do kogoś, porozmawiać, pokazać swoje prawdziwe intencje. Nie wyobrażasz sobie, z iloma facetami ja w życiu pracowałem, którzy bali się powiedzieć dziewczynie, że, wiesz, podoba im się i tak naprawdę byli tylko przyjaciółmi danej dziewczyny przez wiele lat, ponieważ no, bali się, wiesz, bezpośrednio pokazać swoje intencje i dla nich lepszym wyborem było to, żeby trwać w takiej relacji 3, 4, 5, 6, 7 lat i liczyć na to, że coś z tego kiedyś będzie, niżeli, wiesz, spróbować podjąć jakieś działanie i zobaczyć tak naprawdę, jak zareaguje dziewczyna. Mhm. Ty dużo mówiłeś o jakby tej pewności siebie w relacjach z innymi ludźmi, ale przyszło mi do głowy też to, że jakby patrząc na swoje postępowanie, to przychodzi mi na myśl, że ta pewność siebie też zaczyna się w momencie, kiedy jestem sam. Kiedy nikogo nie ma i ta zuchwałość też, o której powiedziałeś, czyli to przekonanie siebie samego do działania, to już nazwałbym pewnością siebie. Bo samo skłonienie się i powiedzenie sobie okej, zrobię to, już jakby nie mówię o samym działaniu, dla mnie już jest jakby takim zalążkiem pewności siebie. I co ty o tym myślisz? Wiesz co, to doskonale mi się składa i łączy z taką zasadą, że jak chce się budować pewność siebie, to powinno się ją budować tak jakby dwutorowo. Po pierwsze wewnętrznie, a po drugie zewnętrznie. Bo zobacz, że różnymi metodami zmiany przekonań, czy wiesz, terapią, czy
innymi, wiesz, innymi narzędziami, możesz tak jakby przekonać siebie samego wewnętrznie do tego, że jesteś atrakcyjny. W jakiś tam sposób możesz to zrobić. I teoretycznie takie przekonanie powinno wpłynąć na twoją pewność siebie. Ale jak jesteś obleśnie gruby, specjalnie parabolizuję, obleśnie gruby, wiesz, śmierdzisz, bo się nie myjesz, masz brudne ciuchy i generalnie wyglądasz jak, wiesz, jak menel ostatni, to nie wiem, czy reakcja ludzi na ciebie będzie spójna z tym twoim przekonaniem, że jesteś atrakcyjny, mhm. i czy ta reakcja ludzi nie popsuje ci troszeczkę tej budowanej wewnętrzny przez ciebie sposób pewności siebie. Mhm. Więc tak, jakby pewność siebie zaczyna się w głowie i trzeba nad nią pracować wewnętrznie, czyli patrzeć w ogóle na przykład, czego się boimy i rozkładać to na czynniki pierwsze. Dlaczego się tego boję? Co jest dla mnie w tym takiego strasznego? Czemu nie chcę tego zrobić? Albo wiesz, jak na siebie patrzę? Dlaczego na przykład przejmuję się tym, że mam za kola, albo jest, wiesz, łysieje? I dlaczego to tak obniża moją pewność siebie? Jak przecież jest miliony ludzi na świecie, którzy są, wiesz, totalnie łysi? Mhm. No i załóżmy, doskonale radzą sobie w życiu. Więc to jest taka, można jak najbardziej, znaczy trzeba zaczynać właśnie od pracy wewnętrznej, czyli zmiana prototypu, tego, jak my patrzymy na pewność siebie, zmiana przekonań na nasz temat, zmiana przekonań na temat innych osób, bo chociażby możesz zmienić przekonanie na temat innych osób w taki sposób, że zauważyć, że ludzie nie do końca mają złe intencje w momencie, kiedy cię krytykują. Mhm. Oni mogą mieć dobre intencje. A przekonanie o tym, że nie wiem, wszyscy mnie atakują, albo wszyscy chcą mnie skrytykować, albo wszędzie jest pełno hejterów. Już tak jakby, wiesz, trochę cię wgniata w ziemię. Powoduje, że tak jakby malejesz. W każdym razie, tak. No, przychodzi mi też fajny przykład. Pamiętam, że miałem takie przekonanie na temat ochroniarzy klubowych, że to są półgłówki, którzy są hiperagresywni. Tak. I to wszystko. Ale to tak jest. Wiesz, ja mam masę, wiesz, przykładów z życia, gdzie. Nie, no jakby żartuję. No. Dalsza część historii jest taka, że w momencie, kiedy zacząłem pracować za barem, to poznawałem ich bardzo dużo. I co się okazało? Ja byłem bardzo zaskoczony tym, jaką oni czasami mieli wiedzę. Albo gdzie najczęściej to było po prostu dorabianie sobie, a ich główne prace, nie wiem, spotykałem takich, którzy robili doktorat na uczelni, więc jakby ten pierwszy człon, że to jest półgłówki, odpadał. Tak. A z drugiej strony pojawiało się to, że oni często dla ludzi, z którymi współpracowali, byli super opiekuńczy. Oni dbali o wszystkie kelnerki, jak po prostu o swoje córki. I to też jest, to też mocno wpłynęło na mnie, bo w takie sytuacje, kiedy na przykład wchodzisz do klubu albo do miejsca, w którym jest ochroniarz, i sposób patrzenia z mojej perspektywy, czyli Dawid kiedyś, który mówi, kurczę, to jest półgłówek, który może ci zrobić krzywdę, więc trzeba na niego uważać, a Dawid teraz, który myśli sobie, ten człowiek mi pomoże, jeżeli będę potrzebował, znaczy, pomocy z jego strony, i wiem, że jest w porządku i no, tak naprawdę może być po prostu ciepłym człowiekiem. Tu mi się dwie rzeczy tutaj takie fajne wyłapałem. Po pierwsze, zobacz, że to, jakie masz nastawienie do innych ludzi, automatycznie przekłada się na to, jak oni się zachowują. Nie zawsze, ale w dużej ilości sytuacji. Na przykład, no, Polska jest takim krajem, gdzie mówi się, że wiesz, urzędnik to jest w ogóle wredny, nic ci nie pomoże i wiesz, to jest dramat. Ale ja mam totalnie inne doświadczenia. Nie wiem, czy dlatego, że zawsze idę do urzędu z jakimś takim pozytywnym nastawieniem i jestem po prostu miły i sympatyczny. Czy dlatego, że statystycznie, wiesz, trafiam na takie osoby? Jakby nie wiem, co, nie? Ale jakby z mojego doświadczenia, jakby, no, życie mi pokazuje, że ci ludzie są naprawdę okej. Okay.
I tak samo z policją. Ja nie miałem zbyt wiele razy do czynienia z jakimiś takimi sytuacjami, że nie wiem, dostałem mandat, a potem tam kilka razy w życiu. No ale pamiętam, przypominam sobie jedną taką sytuację, gdzie w Warszawie policjant mi naliczył prawie 3000 mandatów, a skończyły się na 300, co nie? Mhm. I no jakby, wiesz, też poszedł mi na rękę, co? Jakby każdy w ogóle policjant praktycznie, z którym miałem do czynienia, gdzie ktoś mnie złapał za, nie wiem, przekroczenie prędkości i tak dalej, chyba, nie, no nie, nie chyba, każdy szedł mi na rękę. Mhm. I ten mandat był albo zdecydowanie niższy, albo nie było go w ogóle. No ale ja też mam takie nastawienie, że wiesz, znam kilku policjantów, uważam, że wiesz, no to też są ludzie, mają pracę, jaką, wiesz, mają pracę, jaką mają, więc właściwe nastawienie do innych ludzi, tak, to jest rzecz wewnętrzna, nagle się może gdzieś tam na taką bardziej zewnętrzną sferę przełożyć, że nagle inni ludzie będą też inaczej na ciebie reagować, co nie? Mhm. I to jest, ogólnie nastawienie do innych ludzi to jest takie dosyć skomplikowane z tego względu, że z jednej strony trzeba widzieć, że ludzie są i tak troszeczkę wierzyć w to, że ludzie są okej i są w porządku, bo większość ludzi taka jest, tym bardziej, jeżeli ty jesteś dla nich sympatyczny, dobry, serdeczny i tak dalej. Ale z drugiej strony trzeba pamiętać o tym, że są te skrajne przypadki, gdzie spotkasz kogoś, kto będzie chciał ci wejść na głowę, bo ma taki styl bycia, albo kogoś, kto, wiesz, jakoś tam narusza twoje granice i trzeba mieć taką tak jakby uwrażliwić się w toku jakby rozwoju samego siebie na zauważenie, że skrajny przypadek to skrajny przypadek, mhm. Że być może to, że ktoś jakoś reaguje, to niekoniecznie jest związane z tym, że ta grupa społeczna albo, wiesz, ten dany typ dany typ osób zawsze tak będzie reagował, tylko może to ty odpaliłeś w cudzysłowie tą osobę, że tak się zachowała. I jakby mi bardzo dużo daje pewności siebie, takie przekonanie, że ludzie są naprawdę w porządku i że jakby nie muszę się o pewne rzeczy martwić. Aczkolwiek mam gdzieś tam z tyłu głowy, że warto o pewnych tych skrajnych przypadkach pamiętać. Tutaj jakby sytuacja z niedawna. Prowadziłem szkolenie kilkudniowe, taki warsztat i jeden z moich klientów zadał mi pytanie, czy ja ufam ludziom. Mhm. Ja powiedziałem, że tak, że generalnie tak, że jakby daję ludziom czystą kartę i uważam, że jak najbardziej są w porządku. Niedługo potem ukradziono mi rower. To była taka sytuacja, że stwierdziłem, kurde, jednak złodzieje są wśród nas, jednak nie ma co ufać ludziom i zostawiać roweru w takim miejscu, że łatwo jest go ukraść, bo stricte zostawiłem go w takim miejscu. Ale później sobie tak jakby zrewidowałem to przekonanie na zasadzie, no gdziekolwiek nie pojedziesz na świecie, zawsze znajdą się, czy to, wiesz, złodzieje, czy kieszonkowcy, czy ludzie, którzy będą chcieli jakoś cię, wiesz, oszukać, bo oni na przykład z tego żyją. Mhm. Mówi się, że na przykład, to jest też dla mnie takie zabawne, mówi się, że Polacy są narodem, który wiecznie narzeka. Ale w wielu miejscach na świecie spotkałem się z tym, że ludzie narzekają. Wiesz, w Hiszpanii ludzie narzekają, w Anglii ludzie narzekają, w Australii byłem kilkukrotnie, tam też ludzie narzekają. Zdecydowanie mniej, ale narzekają. I wszędzie jest jakiś typ ludzi, ale jak my się gdzieś tam sfokusujemy wmówimy sobie, że ludzie jacyś są, to wszędzie to zauważamy i też jest samospełniająca się przepowiednia, że my jakoś będąc nastawieni do świata, no dostajemy takie, a nie inne wyniki. A trochę też odszedłem od tego, co ty mówiłeś, bo mówiłeś o ochroniarzach i miałem dwie rzeczy, które mi tam rzuciły się, tak? Druga rzecz jest taka, że zobacz, że, bo ty mówisz, że ochroniarze są z jednej strony bardzo agresywni czasami, a z drugiej strony aż tacy nadto opiekuńczy. I to jest taki, powiedziałbym, nazwałbym to takim zaawansowanym narzędziem związanym z pewnością siebie, które polega na tym, że
możesz używać swojego wizerunku i dopasowywać się do sytuacji w zależności od tego, jak ci wiesz, jak potrzebujesz. Mhm. Ochroniarz jest bardzo agresywny, ponieważ wie, że dominująca męska energia, siła, którą prezentuje, działa, po prostu jest praktyczna. Jak wiesz, jesteś gościem, który gdzieś tam jest pijany i jest troszeczkę większy, tak? Bo na przykład wiesz, ćwiczysz na siłowni, masz, nie wiem, 1,95 m. No i jeżeli byłbyś ochroniarzem, albo nie, jeżeli ja bym był, byłbym w tym układzie ochroniarzem, to jeżeli podszedłbym do ciebie i byłbym dla ciebie miły i byłbym dla ciebie, wiesz, słuchaj kolego, czy możesz tutaj wyjść, bo jesteś pijany, nie wpuścimy cię, to wiem, że prawdopodobnie to na ciebie nie zadziała. Bo ludzie mają to do siebie, w szczególności ludzie, którzy są tacy władczy, że oni mają, jak ja to mówię, wiesz, małe jaja i tą pewność siebie mają taką sztuczną. I tam zachodzi taki proces, że jeżeli mają do czynienia z kimś, kto okazuje słabość, to oni jeszcze bardziej chcą nad tą osobą górować. Mhm. Więc ochroniarz okazuje, wiesz, okazuje siłę, żeby tak jakby tą siłę, siłą tą osobę, wiesz, zamknąć i wiesz, pokazać mu wyjście i miejsce, do którego ma się udać. I też właśnie mi się troszeczkę tak z pewnością siebie, czy z charyzmą, czy z, jakby z umiejętnościami socjalnymi mocno łączy taka umiejętność dopasowania się, wiesz, do sytuacji, co nie? Okej. Myślę, że jeżeli zapytałbym kogokolwiek, czy chciałby być bardziej pewny siebie, to zdecydowana większość odpowiedziałaby, że tak. Ale odwracając to, dlaczego ludzie w takim razie, jeżeli tak bardzo pragną tej pewności siebie, dlaczego nie są pewni siebie? Powtórzę to, co mówiłem wcześniej, jako rzecz, która jest, która w tym momencie u nich na to wpływa. Przekonania na temat siebie, prototyp, przekonania na temat innych i to wszystko, to jest jakby bazowe, ale to się skądś wzięło. Skąd się wzięło? Na przykład z dzieciństwa. Dajmy na to, mieliśmy rodziców, którzy byli albo nadto opiekuńczy, co powoduje, że dziecko zaczyna żyć takim przekonaniem, że rodzice się o mnie troszczą, bo ja tak naprawdę nie mogę sobie, wiesz, sam poradzić ze światem i z tymi wszystkimi rzeczami. I też to jest nagminne, kiedy ktoś przychodzi do mnie i okazuje się, że miał na przykład nadopiekuńczą matkę i ona przed wszystkim, wiesz, broniła tego dzieciaka, żeby nic mu się nigdy nie stało, żeby nic mu nigdy nie zabrakło. I on tak naprawdę, nie ponosząc zbyt wielu porażek gdzieś tam, wiesz, w dzieciństwie, jakby nie ucząc się na błędach, no wyrósł na takiego, wiesz, cielaka. Takiego, co nie potrafi walczyć o swoje, kiedy mamy nie ma obok. W drugą stronę to może też pójść tak, że rodzic jest bardzo krytyczny wobec dziecka. Cały czas gdzieś tam mówi, że no, co, przyniosłeś 4, czemu nie 5? Albo jesteś, wiesz, nieukiem, nic w życiu nie osiągniesz. Twój brat lepiej się uczy od ciebie. I tak dalej, i tak dalej. I te słowa krytyki budują taką, a nie inną osobowość, która przyczynia się do tego, że ta pewność siebie jest niska. Mhm. Wiesz, różnego rodzaju kary, wyśmiewanie. To wszystko ze strony rodziców może wpłynąć na to, że później to się odbije czkawką w życiu dorosłym. To samo się tyczy w momencie, kiedy ma się na przykład rodzeństwo, miało się brata, który był bardzo dominujący. 3 dni temu miałem konsultację z klientem, który właśnie problem miał taki, że znaczy problem ma teraz inny, ale jakby ten jego problem związany z brakiem pewności siebie i z takim lękiem społecznym, fobią społeczną, którą ma, bierze się głównie z tego, że miał starszego brata, który mu rozkazywał, znęcał się nad nim. I naśmiewał się z niego w towarzystwie, wiesz, starszych osób. No i dzisiaj on jest taką osobą, jaką jest, czyli bardzo wielu rzeczy się boi. I te emocje, które kiedyś się w nim zaczęły jakby, wiesz, tworzyć, no jakby do dziś dzień są w nim. I tak jakby
mówiąc, tak jak psychologowie mówią, wylewają się z niego każdego dnia. Więc na pewno rodzeństwo, to samo rówieśnicy, jak miałeś rówieśników, którzy, wiesz, śmiali się z ciebie, spuszczali ci głowę, wiesz, w toalecie. Tak naprawdę się robi? Wiesz co? Nie. Rozumiem, o co chodzi. W każdym razie, jak miałeś takich rówieśników, to też mogło wpłynąć. Mhm. Też efekty, jakie osiągałeś lub jakich nie osiągałeś w dzieciństwie. Czyli jeżeli, wiesz, miałeś bardzo słabe kontakty z płcią przeciwną, jeżeli byłeś dzieckiem, które było otyłe, jeżeli miałeś słabe oceny, jeżeli nikt cię nie lubił. Jakby to wszystko sprowadzało się do tego, że wiesz, no jakby to, jakie masz efekty, jak wygląda twoje życie, jest bardzo ważną składową pewności siebie. Bo jak patrzysz na swoje życie i ono jest do dupy, no to jak tutaj czuć się ze sobą świetnie? Więc jak wiesz, jako dziecko patrzyłeś przez wiele lat na swoje życie, no to ugruntowywałeś się w przekonaniu, że nie powinieneś czuć się pewny siebie, bo nie masz ku temu żadnych podstaw. Mhm. Wiesz, nikt cię nie lubi, wiesz, słabo się uczysz i tak dalej. Więc jakby te efekty bardzo mocno mogą wpłynąć. No i też taka, tak jak rozmawialiśmy na początku, że pewność siebie to jest też taka troszeczkę kompetencja. Kompetencje składają się na pewność siebie. No to jeżeli bawiłeś się sam całe dnie, bo wiesz, twoich rodziców nie było, nie miałeś rodzeństwa, nie miałeś opiekunki i ogólnie siedziałeś i wiesz, bawiłeś się jakimś samochodzikiem i nie wyrabiałeś też w sobie takiej kompetencji rozmawiania z innymi, no to to się za tobą ciągnęło latami i no często dzieje się tak, że jak przez pierwsze tam 10 lat życia swojego nie nauczyłeś się, wiesz, poznawać innych dzieci i rozmawiać z ludźmi, no to to będzie się przez kolejne lata dalej ciągnąć, dopóki nie zatrzymasz się na chwilę, nie zastanowisz się nad sobą, nie pomyślisz sobie, okej, to jest być może jakaś rzecz, którą wypadałoby zmienić, okej, to w jaki sposób teraz mógłbym to zmienić. Bo też ludzie myślą, ja bardzo często słyszę, bo ja taka jestem, albo bo ja taki jestem, bo ja tak mam. No dobra, no ale tak masz, bo tak, ale to się nie wzięło znikąd. Jakby nie urodziłeś się z tym. Więc warto teraz wziąć, wiesz, coś z tym zrobić, co nie? Naprawić w końcu jakiś tam aspekt, który ci nie leży. Więc głównie jakby brak pewności siebie bierze się przede wszystkim z tego, jak byłeś traktowany, jak ludzie obchodzili się z tobą, jakie miałeś wyniki albo jakich wyników nie miałeś, no i jakie kompetencje, wiesz, w sobie wyrobiłeś. No i też jeżeli chodzi o tych rodziców, to tak mi się tutaj rzuca, że jeżeli nie byłeś otoczony opieką, troską, miłością, wiesz, nie byłeś przytulany, rodzice ci cię tak jakby nie popychali do przodu, mówiąc, wiesz, dasz sobie radę, będzie dobrze, tylko raczej motywowali cię w drugą stronę na zasadzie ucz się, bo nic nie osiągniesz, no to też to gdzieś tam mimo wszystko wpływa. Znaczy mimo wszystko, no bardzo mocno wpływa. Też powiedziałeś, bo mocno się skupiliśmy na przeszłości człowieka, ale też wspomniałeś na samym początku rozmowy o kobietach, które do ciebie przychodzą i jakby radzą sobie, muszą sobie poradzić z taką sytuacją, kiedy zostały zdradzone albo skrzywdzone przez drugiego człowieka. Czy też takie sytuacje, wiesz, w dorosłym życiu wpływają na tą naszą pewność siebie? Wczoraj pracowałem z klientem, który przez kilkanaście lat swojego życia zajmował się muzyką i generalnie został w końcu producentem muzycznym. Jednak tak się gdzieś tam jego losy poukładały, że jego biznes, nazwijmy to, został przejęty. Został z niego wykluczony. Wszystko, na co wiele lat pracował, w pewnym momencie po prostu zostało skreślone. I wiesz, odeszło. I z mega pewnego siebie gościa, który wierzył w siebie i był mega przebojowy, stał się osobą z lekką depresją, siedzącą w domu, nie radzącą sobie za bardzo z rzeczywistością i z takiego logicznego punktu widzenia
nadal jakby wiedzącą, co ma robić. On wie, że ma pójść do przodu, że ma się zająć innym biznesem, na który ma pomysł, ma podjąć konkretne kroki, ale na poziomie emocjonalnym ta sytuacja tak go zablokowała i tak bardzo stracił tą swoją pewność siebie, że no, utknął w miejscu. On czuje opór, czuje jakby pchał ścianę, nie, wiesz, niewidzialną ścianę. Więc jak najbardziej, jeżeli chodzi o pewność siebie, może być tak, że przez wiele, wiele lat wszystko ci genialnie idzie i nagle tracisz coś albo coś się dzieje złego w twoim życiu, no i ta pewność siebie, wiesz, ucieka. A może być też w drugą stronę, może być tak, że całe życie nic ci nie wychodziło, oczywiście w cudzysłowie nic, bo pewne rzeczy na pewno ci idą, ale wiesz, coś tam ci nie wychodziło, no i nagle zacząłeś budować pewność siebie i nagle stałeś się pewny siebie. Jakby kluczowe jest to, żeby w momencie, kiedy ta pewność siebie spadnie, bo coś się, wiesz, stanie, żeby się nie poddawać i żeby mimo wszystko postarać się odbudować. Bo też zobacz, że ludzie, w szczególności ludzie, którym całe życie coś, wiesz, szło wszystko gładko, potrafią totalnie się wyłożyć w momencie, kiedy pojawi się jakaś pierwsza porażka. A z kolei ludzie, którym nie do końca szło gładko i te porażki mieli gdzieś tam po drodze, mają, wiesz, twardy charakter. I zobacz też, że jako ludzie mamy to do siebie, że my nie odpuszczamy w momencie, kiedy jest wszystko w naszym życiu się układa dobrze, tylko odpuszczamy w takich, wiesz, dołkach, kiedy coś się posypie. A dołki to właśnie są te momenty, w których powinniśmy docisnąć, a nie popadać, wiesz, w użalanie się nad sobą, czy zamykanie się na to, żeby dalej, wiesz, w jakiejś konkretnej dziedzinie działać. Czy ja też słyszałem taką ciekawą historię, że ludzie, którzy osiągają sukces, zdecydowanie częściej są, no, cierpią na dysleksję. I bierze się to z tego, że ciekawe. Oni są, wiesz, to jeszcze jakby sprzed tych naszych czasów, w których to było po prostu, wiesz, metodą usprawiedliwienia jakichś rzeczy, że okej, okay, no to po prostu tam będziesz zwolniony z dyktant. Tylko w momentach, kiedy nikt tego nie tolerował, no. W takim razie, jeżeli ty masz dysleksję, to znaczy, że po prostu musisz dwa razy więcej się starać. Tak. I będziesz miał gorzej całe życie. No i to też wpływało też na jakość relacji interpersonalnych, no bo łatwiej było po prostu z kimś rozmawiać, niż jej pisać. Więc no i to przyzwyczajenie do tego, że będzie im ciężko i że nie zawsze będzie kolorowo. Tak. Umożliwiało im to, że szli do przodu. Ja w ogóle tutaj widzę taką troszeczkę inną rzecz, mianowicie, która też z pewnością siebie się świetnie kojarzy, że ludzie nieśmiali potrafią wziąć i znaleźć jakąkolwiek wymówkę, żeby usprawiedliwić, wiesz, swoje nierobienie. Jak na przykład dysleksję. Albo, wiesz, ktoś powie, a, bo ja mam, wiesz, nos garbaty, więc żadna laska mnie nie zechce. Jakby, ja słyszałem już wymówki wszelkiego możliwego rodzaju, jeżeli chodzi o poznawanie kobiet i mężczyzn. Naprawdę to już mnie nic nie zaskoczy. Więc jakby taka najciekawsza, jaką usłyszałem, to nie podejdę do niej, bo trzymam piwo. No to rozumiem. I jak zabrałem mu to piwo, to zabrałem mu wymówkę, no dobra, idę, nie? Albo wiesz co, nie podejdę do niej, bo ona jest na drugim końcu parkietu. I to jest za daleko. W każdym razie, no, osoby takie z nie najwyższą pewnością siebie, no jakby szukają sobie takich łatwych wymówek, nie? Żeby czegoś nie robić. I paradoksalnie potrafią żyć wiele lat, wierząc w to, że ta wymówka rzeczywiście ma sens, ale prawda jest taka, że to oni nadają wartość tej wymówce. Bo to jest tak, że to jest taka sama zasada jak to, że to, co ty mi powiesz o mnie,
najgorszą możliwą rzecz, jaką możesz o mnie powiedzieć, jakby najgorszą możliwą krytykę, jaką ja mogę usłyszeć od ciebie, to mnie nie zaboli, jeżeli ja nie pozwolę na to, żeby mnie to zabolało. Mhm. Więc tutaj jest podobnie, że wymówka tak naprawdę nie ma żadnego znaczenia w rzeczywistości, jeżeli ja sobie na to nie pozwalam. I chociażby dlatego, że przez wiele lat pracowałem, jakby nadal pracuję z mężczyznami nad tematami relacji damsko-męskich, to ogromna rzesza właśnie osób, które do mnie przychodzą, to są faceci, którzy mają wybitnie taką logiczną wymówkę dotyczącą tego, dlaczego mieliby do kogoś nie podchodzić, bo na przykład jestem niski, albo bo nie mam pieniędzy, bo nie umiem tańczyć. Przyszedł do mnie ostatnio jeden klient i poszliśmy do klubu. Chciał się nauczyć, jakby obyć się z poznawaniem kobiet. I ja mówię do niego: no dobra, no to będziemy działać, nie? A on: wiesz co, ja dzisiaj wieczorem nic, jakby do żadnej kobiety nie podejdę, bo ja nie umiem tańczyć. Ja mówię: no dobra, ale ja ci nie każę tańczyć. Będziesz, wiesz, rozmawiał z dziewczynami przy barze, w palarni, w jakimkolwiek innym miejscu. I jak on zaczął to robić, to nagle tak jakby zaświeciła mu się taka żaróweczka na zasadzie: ty, no kurde, no jakby całe życie nie poznawałem nikogo, bo myślałem, że trzeba tańczyć, trzeba umieć tańczyć, żeby dziewczynę poznać. Jakby nie wiem, skąd to się przekonanie w niego wzięło, ale się wzięło. I często jest tak, że właśnie ludzie mają jakąś wymówkę, mniej lub bardziej logiczną, ale okazuje się, że jak podejmą jakieś działanie, i to nie będzie działanie na zasadzie, wiesz, wykonasz jedną czynność, tylko tych czynności, tych prób podejmiesz kilka albo kilkanaście, żeby przynajmniej te twoje porażki były istotne statystycznie. Jak podejmiesz jakieś działanie, to nagle się okazuje, że ci wychodzi. A całe, wiesz, całe życie pałowałeś się tym, że nie wyjdzie ci, bo coś tam, co nie? Tak, ale widzisz, twoi klienci mają ciebie, czyli tą osobę, która jest tym katalizatorem, który mówi: idź, zrób, albo radzi im, jak, znaczy konfrontuje ich z wymówkami, które sobie czynią. Ale teraz pytanie, w jaki sposób można pracować nad pewnością siebie? Okej. Okay. Na pewno, tak jak wcześniej powiedziałem, trzeba działać tak jakby dwutorowo. Wewnętrznie i zewnętrznie. Według mnie to nie można tego rozerwać, bo jak wewnętrznie coś przepracujesz, a twój jakby świat zewnętrzny no, jest niespójny z tym, no to nie będzie działać. Więc zaczynając od rzeczy takich bardzo, bardzo prostych wewnętrznie, to po pierwsze, spójrz na to, jak patrzysz na pewność siebie, czym ona dla ciebie jest. Jaki masz prototyp pewności siebie? Czy przez przypadek nie jest tak, że idąc na domówkę chcesz sprzedać się jak najlepiej, chcesz grać pewnego siebie, ale ten pewny siebie to jest właśnie ten super bohater i to udawanie tak bardzo cię spina, że nie możesz, wiesz, wykrzesać słowa. Czasami wystarczy po prostu troszeczkę, wiesz, to zmienić. Zmienić spojrzenie na pewność siebie. Mi no zajebiście dużo dało to. To był dla mnie krok milowy w momencie, kiedy zacząłem inaczej patrzeć na temat tego, czym śmiałość jest. Tak naprawdę, taka zdrowa, nie? I jak zauważyłem, że hej, no właśnie, jestem człowiekiem, mogę popełniać błędy i tak dalej, i tak dalej. To praktycznie wszystkie znajomości stały się dużo przyjemniejsze, dużo łatwiejsze. Ja pamiętam jeszcze kilka lat, znaczy załóżmy to jest 10 lat temu, byłem taką osobą, byłem duszą towarzystwa. Jak wchodziłem na jakąś domówkę, wiesz, ze wszystkimi gadałem, zagadywałem w ogóle, wiesz, naprawdę taki, jak to mówią Amerykanie, dancing clown, nie? Tańczący clown zabawiający wszystkich. No i ja myślałem, że to jest, że dzięki temu ludzie mnie biorą jako pewny siebie, stricte
no, brali mnie jako pewnego siebie, no bo często nam się pewność siebie kojarzy właśnie z ekstrawertyzmem, gadaniem dużo i tak dalej. Ale ja nie do końca się czułem, wiesz, pewny siebie, bo ja wiedziałem, że cały czas kogoś tam gram, kogoś udaję i cały czas miałem taki lęk, że ludzie w pewnym momencie na przykład zauważą moje wady, bo zauważą, jaki ja naprawdę jestem. Zauważą, że wiesz, że ja źle mówię ry. Jak budzę się rano, to mam, wiesz, kapcia w ustach. Jakby, wiesz, bałem się takich totalnie normalnych rzeczy. Albo, że wiesz, coś źle powiem, że coś źle przekręcę. Mhm. Ja nawet pamiętam, że jak prowadziłem pierwsze szkolenia i mój klient zadawał mi jakieś pytanie i ja nie znałem odpowiedzi, to ja nie dawałem sobie prawa do tego, żeby powiedzieć mu, że ja nie znam odpowiedzi. Bo ja tak jakby zbudowałem w sobie taki obraz, obraz pewnego siebie gościa, jako gościa, który wszystko wie. Mhm. I powinien, wiesz, wszystko wiedzieć. I nie może się przyznawać, że czegoś nie wie. Więc ja mówiłem, no wiesz, słuchaj, no to jest... No to jest skomplikowane, wiesz, no bo jakby spojrzeć na to tak i tak, wiesz, i generalnie starałem się jakoś wybrnąć. Ale teraz jest tak, ktoś mi zadaje pytanie i to jest szkolenie na 100 osób i wiesz, wszyscy na mnie patrzą. I ja mówię, wiesz co, no ogólnie nie znam się na tym. Znam kilku ekspertów, którzy genialnie to rozpracowali, no i musiałbyś ich zapytać albo jakby skorzystać z ich materiałów. Bo ja daję sobie prawo do tego. Mhm. Jakby ja daję sobie prawo do niewiedzy, do przyznania się do tego, że no, po prostu nie potrafię ci odpowiedzieć. Więc na pewno takie zdrowe, świeże spojrzenie na siebie, bo dzięki temu można odpuścić na siebie i na swoją pewność siebie, co nie? To jest bardzo, tak bardzo, bardzo prosta rzecz wewnętrzna. Z rzeczy zewnętrznych to jest na przykład popychanie siebie samego do wychodzenia poza swoją strefę komfortu. I ja nienawidzę tego stwierdzenia, bo to się tak, wiesz... Chyba pierwszy raz padło w tym podcaście. Super. Ale to się sekciarsko kojarzy. Mhm. Jak ja, wiesz, jak ja widzę te wypowiedzi większości osób, które używają tych wypowiedzi, no one są używane tak trochę według mnie w takim niezdrowym kontekście. Więc, ale mimo wszystko nazwanie tego w ten sposób i jakby idealnie odzwierciedla to, o czym chcę powiedzieć, bo naprawdę zobacz, że my jako ludzie rozwijamy się i kształtujemy swój charakter nie w tam, gdzie jest wygodnie i gdzie jest dobrze, tylko ucząc się rzeczy nowych, robiąc rzeczy, których nie lubimy, których nie znamy, o których nic nie wiemy i w których jest tak, wiesz, takie ukucie delikatne. Jest taki, wiesz, delikatny ból. I jak ty całe swoje życie konstruujesz dookoła robienia rzeczy wygodnych, to w ogóle się nie rozwijasz. I jeżeli rozmawiamy o pewności siebie i chcemy tą pewność siebie rozwinąć, to mimo wszystko wrzucanie samego siebie niekoniecznie na głęboką wodę, ale na taką, wiesz, wodę, gdzie nie do końca jest okej, okay, ale mimo wszystko jest to akceptowalne. Jest podstawową metodą zewnętrzną budowania pewności siebie. Mhm. I ja staram się tylko... Też zobacz, że żeby zacząć to robić, trzeba samego siebie uwrażliwić na zauważanie, że my się czegoś w ogóle boimy. Więc też polecałbym każdemu starać się zwracać uwagę na to, jakie emocje się w nas pojawiają w różnych sytuacjach. Mhm. Może się przydać też prowadzenie takiego dzienniczka, gdzie raz dziennie, wiesz, wieczorem zapisujesz sobie na przykład w jakiej sytuacji się czegoś bałeś, albo się zawstydziłeś, albo czułeś się winny. Tak, żeby zacząć być świadomy, wiesz, tego, co się pojawia w twoim ciele. Bo jak jesteś na przykład świadomy tego, że boisz się rozmawiać z innymi ludźmi obcymi, no to już mając tą informację, możesz pójść dalej i coś z tym zrobić. A jak tak jakby... stwierdzasz, o, ja tak po prostu mam, ja jestem zamknięty na innych, no to jakby to nic ci nie daje.
to zamyka cię w takiej ramie, taki już jestem, nic, wiesz, nic z tym nie zrobię. Mhm. Czyli to jest też taka czerwona flaga, to taki już jestem, tak. Jestem nieśmiały, jestem wycofany. Tak, jak najbardziej. Jakby zdecydowana większość tych cech, nawet, wiesz, psychologowie mówią, Czyli ja i ty. Większa część psychologów mówi na świecie coś takiego, że jeżeli masz jakieś cechy osobowości, czyli wiesz, mamy wielką piątkę, mhm. no to tej osobowości no nie możesz za bardzo zmienić. Mhm. A ja się z tym totalnie nie zgadzam. Bo ja mam przez te 13 lat pracy z innymi ludźmi, mam tyle doświadczeń związanych z tym, że ludzie się zmieniają, że jakby to tak nie działa. Więc ja w ogóle, jest bardzo mało cech charakteru, cech osobowości, które ja postrzegam tak sztywno, że albo ktoś ma, albo nie ma. Mhm. Jak masz, możesz się tego pozbyć. Jak nie masz, możesz to mieć. Więc można nad tym pracować. Nad pewnością siebie również. Jak najbardziej. Bo jakby no, dla mnie to jest, wiesz, umiejętność właściwego spojrzenia na siebie, właściwego reagowania w pewnych sytuacjach, popychania siebie właśnie, wiesz, do robienia rzeczy, które są gdzieś tam troszeczkę bolesne. To wszystko się ćwiczy. Wyrabiamy w sobie jakby nawyki pewne. I wracając do tych kwestii zewnętrznych i do strefy komfortu. Psychologowie też mówią o czymś takim jak strefa komfortu, strefa nauki i strefa paniki. Jeżeli czegoś się boisz, dajmy na to, boisz się wystąpień publicznych, a chcesz się tego nauczyć, no to twoja strefa komfortu jest taka, że ty nie wychodzisz na scenę, wiesz. Nie wychodzisz na scenę, nic nie robisz. Tam się czujesz dobrze. I głupotą byłoby, w pewnych sytuacjach być może by to zadziałało, ale głupotą byłoby, jeżeli mega się tego boisz, nagle wrzucenie cię na taką głęboką wodę na zasadzie, dobra, idź teraz na scenę, stoisz przed setką ludzi i masz wygłosić godzinne wystąpienie. No wiesz, jakby to nie ma prawa działać, to nie? Mhm. Więc jak ktoś do mnie przychodzi, kto chce popracować nad swoją pewnością siebie albo kompetencją w jakiejś dziedzinie i ma lęk pojawiający się tam, to ja mu mówię, słuchaj, jak masz lęk, znajdź jedną bardzo prostą rzecz, którą będziesz w stanie zrobić, do której przekonasz się po prostu. I na przykład, jak mam klienta, który chce się obyć z kontaktem z kobietami, chce nauczyć się poznawać kobiet, chce nauczyć się poznawać kobiety, to załóżmy, że wychodzimy na ulicę i chcemy w dzień się tego nauczyć. To ja nie mówię mu, słuchaj, dobra, idź do tej dziewczyny i powiedz jej, zatrzymaj ją, powiedz jej, że fajnie wygląda i że chcesz od niej numer telefonu, bo on ma taki poziom lęku, że jakby sam fakt podejścia do niej i powiedzenia przepraszam cię bardzo, albo wiesz, przepraszam, już jest dla niego za dużym krokiem. Mhm. Jeszcze padnie po prostu na ulicy. Tak, tak. Ostatnio mi klient powiedział właśnie byliśmy na rynku wrocławskim i powiedział mi, że nigdy w życiu się tak niczym nie stresował, po czym po chwili pomyślał i mówi, a nie, równie mocno chyba stresowałem się, jak znalazłem w pokoju obok swojego współlokatora martwego. I to był dla mnie taki hardkorowy przykład, nie? Ale wiesz, spotkałem się z nim kilka razy, on miał bardzo, bardzo wysoki poziom lęku. No i zaczęliśmy od takich rzeczy mega prostych, które ja stosuję. Na zasadzie to może być podejście do dziewczyny, zapytanie się o drogę, zapytanie się o wiesz, jakąś knajpę, nawet wiesz, o godzinę, co nie? Chociaż w dzisiejszych czasach pytanie o godzinę jest takie trochę creepy, bo w sumie wiesz, wszyscy mamy telefon. Zwłaszcza na rynku, gdzie jest zegar. Tak. No, w sumie tak. Więc to jest takie dziwne. Ale wiesz, jak jestem w stanie przekonać kogoś do tego, żeby podszedł do kobiety i zapytał się jej o jakąś ulicę albo wiesz, jakieś miejsce, i ta osoba zrobi to 5 albo 10 razy, to już ta strefa komfortu jej się troszeczkę przesunęła i ona jest gotowa pójść dalej. Mhm. Ale wiesz, można zadać pytanie, okej, ale co jeżeli
chcę nauczyć się poznawać kobiety, ale tak bardzo się boję, że to zapytanie wiesz, o drogę jest dla mnie za dużym krokiem. No to możemy zrobić tak, że jak wiesz, przyjdziesz do mnie, to ja z tobą podejdę i to ja zapytam, a ty będziesz stał obok i się przypatrywał i to będzie już dla ciebie przesunięciem z strefy komfortu. Mhm. Albo możemy zrobić coś wiesz, jeszcze prostszego, na zasadzie chciałbym, żebyś nawiązał kontakt wzrokowy z kobietą. I to może być dla kogoś wiesz, takim krokiem akceptowalnym. Więc nieważne, czego się boisz, ważne jest to, żebyś wiedział, czego się boisz, ale nieważne, co to jest, można nad tym pracować, można i trzeba nad tym pracować, jeżeli chce się być pewny siebie, można i powinno się przesuwać się właśnie w tą strefę nauki, tam gdzie się uczymy, a nie panikujemy, bo za duży krok może spowodować, że tak bardzo spanikujemy, że nie dosyć, że się niczego nie nauczymy, to jeszcze się zamkniemy na robienie tego w przyszłości. Więc każdego dnia daj sobie taki challenge. Challenge na zasadzie zrobić jedną rzecz w kierunku czegoś, co się boję. Jedną rzecz, która jest dla mnie tak troszeczkę niekomfortowa. Może tutaj, wiesz, zagadam panią w żabce i zapytam się, jaki dzisiaj dzień mija. Albo w jakimś innym kontekście cokolwiek innego. Ale to przesuwanie tej strefy komfortu niesamowicie buduje, wiesz, pewność siebie. To jest po prostu kluczowe. Nie ma chyba nic bardziej, wiesz, bardziej prostego i kluczowego, jeżeli chodzi o kwestie takie, wiesz, zewnętrzne. Mhm. A co w przypadku, kiedy ktoś się przesuwa tą granicę? Czy ona sama się cofa? Mam na myśli to, że jeżeli wiesz, zaraz po wysłuchaniu tego podcastu zdecyduję się na to, że rzeczywiście będę codziennie dawał sobie małe wyzwanie po to, żeby jakby wiesz, wychodzić z tej strefy, w której czuję się komfortowo. I co w momencie, kiedy potem zrobię sobie przerwę? Czy to jest tak, że jest jakiś regres? Wiesz co, może się zdarzyć w taki sposób, że wielu facetów, z którymi pracuję, to są też faceci po związkach. I oni mówią praktycznie zawsze to samo. Słuchaj, zanim wszedłem w związek, byłem atrakcyjnym, pewnym siebie gościem, który poznawał masę dziewczyn, no ale później wszedłem w kilkuletni związek i wiesz, czuję się ze sobą strasznie. Więc tak jakby taki regres może się pojawić. Mhm. Ale osobie, która już była w tamtym miejscu i ma takie przekonanie, że no kurde, no przecież tam byłem, co nie? Wiesz, robiłem to. O to właśnie mi chodzi. Jest troszeczkę łatwiej. Wiesz, jest troszeczkę łatwiej kolejny raz się tam popchnąć, kolejny raz, wiesz, spróbować. Mhm. Okej. Okay. I tak jeszcze odnośnie takich rzeczy zewnętrznych. To zobacz, że czasami, znaczy nie czasami, bardzo często, twoją pewność siebie może zbudować poprawienie twojego, wiesz, świata, w którym żyjesz. Na zasadzie ubierzesz się lepiej i ludzie automatycznie zaczną inaczej na ciebie reagować. Mhm. Albo staniesz się bardziej uprzejmy i serdeczny i ludzie będą zaczną, wiesz, inaczej na ciebie reagować. I to będzie budowało twoje przekonanie na temat tego, że doskonale radzisz sobie na przykład w kontaktach z innymi ludźmi. Mhm. Więc ja bym proponował spojrzeć każdemu na to, czy... Bo zobacz, są osoby, które na przykład bardzo dużo inwestują w świat zewnętrzny, ale mimo tego są dalej nieśmiałe. Ćwiczą wiele lat na siłowni i wiesz, dalej się czują ze sobą źle. Albo mają kupę pieniędzy, dalej się czują ze sobą źle. Zdobywają kolejne kobiety i dalej się czują ze sobą źle. To taka osoba musi przede wszystkim pomyśleć nad pracą wewnętrzną. Albo samemu, albo wiesz, z terapeutą, z psychologiem, z kimś, kto się zna na tym. A są też osoby, które teoretycznie są w środku fajnie poukładane. No i jak w momencie, kiedy na przykład słuchają tego podcastu, myślą sobie, okej, no mój prototyp pewności siebie rzeczywiście jest taki zdrowy, że dla mnie pewność siebie, no to rzeczywiście nie jest udawanie kogoś, kim się nie jest.
Tylko ja się potrafię przyznać przed innymi, że na przykład popełniłem błąd, albo potrafię tą ciemną stronę pokazać, wiesz, przed grupą moich znajomych, albo przed dziewczyną, którą chciałbym zdobyć. Ale z kolei, pomimo tego, że ten świat wewnętrzny jest jakiś taki fajny i poukładany, to oni nie są pewni siebie, no bo świat zewnętrzny jest zaniedbany. Albo źle wyglądają i przez to nie mają efektów. Mhm. Albo, wiesz, są leniwi i nie mają pieniędzy. Albo nie mają kompetencji społecznych po prostu do nawiązywania kontaktów z innymi, no i przez to no, tych kontaktów nie mają i gdzieś tam ich pewność siebie spada. Na ogół jest tak, że albo świat zewnętrzny wymaga dopracowania, albo bardziej świat wewnętrzny. No czasami jest tak, że i jedno i drugie. To gdzieś tam jest na tyle nierozłączne, że no, trzeba to być jako, wiesz, jako całość. Teraz zastanawiam się też nad tym, że w momencie, kiedy pracujemy nad pewnością siebie, to żeby nie dopuścić do takiej sytuacji, kiedy staniemy się takim narcystycznym bubkiem, który jest całkowicie zadufany w sobie. Ja nie mówię o tym Supermanie, którego udajemy, tylko żeby ta... na co uważać? W jaki sposób być autorefleksyjnym, żeby ta naturalna, ta pewność siebie była naturalną. Ja tak sobie od razu pomyślałem o takim typie osób. Jest taki typ osób, który przez, załóżmy, wiele lat życia miał słabe kontakty z innymi. Mhm. Ludzie nie zwracali na taką osobę uwagi, wyśmiewali ją, no i jakby ta osoba była stłamszona. I w momencie, kiedy na przykład zacznie budować ona pewność siebie, przy okazji być może nauczy się troszeczkę gdzieś tam wpływać na innych, wiesz, zauważa, że ma efekty z tego budowania pewności siebie, to potrafi się przerodzić w taką chęć troszeczkę zemsty osobistą i chęć odbicia sobie tego wszystkiego, co prowadzi stricte do narcyzmu. Mhm. Więc warto też uwrażliwić się na to, jak ta pewność siebie zmienia mnie jako człowieka. Czy czasem nie staje się po prostu dla innych, wiesz, niemiły, albo czy, wiesz, czy przestaje, czy czasem nie jest tak, że nie szanuje innych ludzi. Mhm. I nie wyobrażasz sobie, jak wielu jest mężczyzn, którzy zostali zdradzeni albo gdzieś tam odrzuceni przez kobietę, później zainteresowali się tematem relacji damsko-męskich, następnie zaczęli odnosić fajne rezultaty, no bo jeżeli to ćwiczysz, bo to jest też jakaś tam kompetencja, wiesz, podchodzisz do kobiet, rozmawiasz z nimi, tak jakby już tak emocjonalnie nie reagujesz na odrzucenie, wiesz, intuicyjnie potrafisz coraz lepiej wpływać na kobietę, też być może bardziej dbasz o to, jak wyglądasz, więc też podobasz się większej ilości kobiet i nie wyobrażasz sobie, jak wiele mężczyzn mających świetne rezultaty, bo jakby nauczyli się tego, mają te rezultaty, ale mimo tego nienawidzą kobiet. Mhm. Jest ogromna ilość osób, które tak ma. Bo dla nich to odrzucenie, czy tam to, co się stało wiele lat temu, było tak bolesne i tak bardzo rzutowało na ich spojrzenie w ogóle na całą płeć, że oni są w takim troszeczkę zamkniętym kole jakby odbijania sobie właśnie tego wszystkiego i uwodzą kolejne kobiety i zaciągają je do łóżka i następnie zostawiają tylko po to, żeby, wiesz, sobie zrealizować tą chęć zemsty, co nie? Mhm. Więc jeżeli nie chce się zostać narcystycznym bubkiem, to na pewno trzeba zobaczyć, do czego ta nasza pewność siebie prowadzi. Na pewno też trzeba przyjrzeć się temu, czy my zdrowo tą pewność siebie budujemy.
Ja myślę, że większość spraw załatwiłoby to, o czym wspominałeś, czyli odpowiednie wykreowanie tych prototypów, tego, czym dla mnie jest pewność siebie i też jakby to, w jaki sposób ona miałaby koegzystować z innymi ludźmi. Bo jeżeli dookreślimy sobie to i potem krzywdzimy kogoś, zakładając, że w naszym prototypie pewności siebie tego bólu zadawanego innym nie było, no to też jest dobra informacja dla nas. Tak. Jakby, tylko wiesz, problem z prototypem polega też na tym, że ciężko jest siąść i zastanowić się tak bez czyjejś pomocy. Mhm. Okej, co to znaczy dobry prototyp? Co nie? Mhm. No bo my mamy różne miksy, wiesz, kulturowe, mamy miks wzięty nawet z filmów, które oglądamy. Mhm. Bo jak oglądasz filmy z Jasonem Stathamem, czy wiesz, z Bradem Pittem, tutaj mi się rzuca chociażby, wiesz, Podziemny Krąg, wiesz, Fight Club, albo teraz tak, też spójrz na to tak. Masz Brada Pitta w Podziemnym Kręgu i masz Ojca Chrzestnego w Ojcu Chrzestnym. Nie pamiętam, kto grał Ojca Chrzestnego. No i tu masz dwa totalnie skrajne prototypy pewności siebie. Bo masz osobę bardzo spokojną i masz osobę taką, wiesz, energiczną. Masz osobę, która mówi raczej, wiesz, cicho i wolno i masz osobę, która, wiesz, jest bardzo ekspresyjna, jeżeli chodzi o mówienie. Więc też należy się zastanowić, co to znaczy dobry prototyp i też trzeba to troszeczkę odnieść do siebie, żeby to było, wiesz, spójne z nami. Stąd też chociażby, wiesz, moja książka nazywa się Naturalna Pewność Siebie, a nie Ogromna Pewność Siebie albo Potężna Pewność Siebie. Bo jestem w ogóle zwolennikiem takiego podejścia, żeby rzeczy, których gdzieś tam się uczymy, czy to jest budowanie pewności siebie, czy to są jakieś kompetencje społeczne związane z nawiązywaniem kontaktów, czy wiesz, czy cokolwiek innego, czy uwodzenie, żeby to było maksymalnie naturalne, czyli nie odbiegające za bardzo od takich trendów społecznych, troszeczkę, wiesz, przynajmniej troszeczkę spójne z tobą, no bo jeżeli wyobraź sobie osobę, która jest skrajnie nieśmiała, nie potrafi w ogóle nawiązywać kontaktu wzrokowego, chodzi zgarbiona, nic nie mówi. I nagle taka osoba zacznie budować swoją pewność siebie od tego, że zmieni swoją mowę ciała i zacznie dużo więcej mówić. Czyli ona nagle chodzi wyprostowana, uśmiechnięta, wiesz, patrzy się każdemu głęboko w oczy i wiesz, gada jak najęta. Zakładając, że będzie w stanie to zrobić, no to jej otoczenie odbierze to bardzo dziwnie. No bo znają tą osobę od wielu lat. Mhm. Więc nagle taka zmiana, skąd? To nie jest naturalne. O, obejrzała filmik na YouTubie i się zmieniła. W 3 sekundy. Więc no, na pewno trzeba podejść do tego z głową. Ja jestem zwolennikiem takiego fajnego, naturalnego podejścia, gdzie robisz to po prostu z głową. Jeżeli chodzi o prototypy, bo na pewno dużo tutaj sobie powiedzieliśmy na temat tych lepszych prototypów. Mhm. Też przy prototypach ważne jest, żeby zauważyć, czy my na przykład sobie do danego prototypu nie dorzucamy pewnej cechy charakteru czy zachowania, która kojarzy nam się z pewnością siebie, ale tak naprawdę nie ma za wiele z nią wspólnego. Na przykład, czy musisz być wygadany, żeby być pewny siebie? No nie, nie musisz. Ja mam teraz tak, że jak kiedyś byłem mega, wiesz, wygadaną osobą na domówkach, to teraz mam tak, że przychodzę, wiesz, siadam sobie z boku i słucham tam, co ludzie mają do powiedzenia. Mhm. Jak mam coś fajnego, żeby włożyć do tej rozmowy, to wkładam. Jak nie, no to nie. A wiesz, a kiedyś myślałem, że o, jak pewny siebie, to ja muszę, wiesz, gadać, nie? Ja muszę gadać jak najęty. Albo niektóre osoby mają taki prototyp, że pewne siebie osoby to są egoistyczne. Ale możesz być pewny siebie i możesz być altruistą. Dużo jakby sobie powiedzieliśmy o tych prototypach, ale ja nie wiem, czy mogę zareklamować, ale fajnie by było jakby osoby, które chcą więcej o tym usłyszeć i ogólnie też chciałyby rozwinąć
się w temacie pewności siebie, po prostu przeczytały moją książkę. Mhm. Bo ja to tam rozbijam. Tak, ja to rozbijam na czynniki pierwsze. Ona jest w większości księgarń, więc... Będzie i tak link podany, żeby każdy mógł sobie zobaczyć, w jaki sposób tytuł i gdzie ją znaleźć. Mhm. I teraz wiesz co, bo chciałbym już o jednej rzeczy takiej powiedzieć, że jeżeli chodzi o budowanie pewności siebie, to zewnętrzne budowanie pewności siebie, bo tak sobie po drodze pomyślałem, że jakby też ze strefą komfortu mi się to fajnie łączy. Jak do mnie przychodzą osoby, które chcą zbudować pewność siebie i przeważnie to jest taka pewność siebie związana z poznawaniem innych ludzi, byciem trochę bardziej towarzyskim i tak dalej, to co ja polecam takim osobom, to na przykład chcesz fajnie gadać, chcesz występować publicznie, zapisz się do klubu Toastmasters. Mhm. Chcesz poznawać kobiety, ponieważ do tej pory się bałeś, zapisz się na kurs salsy, gdzie masz masę kobiet i wiesz, wrzucasz się do środowiska, które jest dla ciebie niekomfortowe, ale wiesz, dzięki temu tą pewność siebie wyrobisz. Mhm. Chcesz doskonale rozmawiać z ludźmi i mieć zawsze masę tematów do rozmów? Każdego dnia zaczep 2-3 obce osoby. Mhm. Zaczep na zasadzie wiesz, skomplementuj, jeżeli jesteś facetem, skomplementuj faceta, który stoi na przystanku i czeka na tramwaj. Wiem, że to może się wydawać dziwne, ale stricte wiesz, umiejętność dawania komplementów tej samej płci i też odbierania komplementów od tej samej płci jest też taką rzeczą, która wiąże się z pewnością siebie. Mm-hmm. Bo w ogóle zobacz, że faceci naprawdę pewni siebie, tacy totalnie pewni siebie, zdrowo, wiesz, naturalnie, to są osoby, które potrafią przytulić się z facetem, biorąc pod uwagę, że są heteroseksualni, i nie czuć się w związku z tym źle, skrępowanie i tak dalej. Albo potrafią dać, wiesz, właśnie komplement jakiemuś facetowi. Bo to jest akceptowanie tego, że hej, jestem heteroseksualny i to, że się przytulę z kimś, to wiesz, nic nie znaczy. Mogę skomplementować faceta, bo no, jakby co jest złego w tym, że powiem komuś coś dobrego na jego temat. Więc to są takie rzeczy, troszeczkę tabu, ale jak ujarzmisz te wszystkie tabu, to się okazuje, że ta twoja pewność siebie też rośnie. Przynajmniej, wiesz, ja to tak widzę. A wracając też do tych rzeczy właśnie zewnętrznych, chociażby, wiesz, komplement, czy zapisanie się do klubu Toastmasters i tak dalej, to wrzucanie się cały czas w te sytuacje nowe, niekomfortowe, wiesz, co jakiś czas, to jest, wiesz, naprawdę... Najlepszy sposób. Tak. Mhm. Chciałem zapytać o rady, które są dawane przez ludzi, którzy nie znają się na temacie odnośnie pracy nad pewnością siebie, które absolutnie są bzdurne albo się nie sprawdzają. I tutaj mam na myśli właśnie takich, wiesz, coachów, nie psychologów, albo też ludzi z naszej rodziny, czyli wujka, który wie absolutnie wszystko i o wszystkim. Miej wyjebane. To zdecydowanie. No. I jakby to wszystko kręci się wokół tych wszystkich rad. Miej wyjebane, a miej to w dupie, a wiesz, nie przejmuj się tym, a coś tam. Wiesz, jeżeli jesteś bardzo wrażliwy emocjonalnie, to te rady mogą ci dać coś. Mhm. Coś pozytywnego. Ale ja bym bardziej podszedł do tego w taki sposób, że trzeba nauczyć się, jak brać na klatę to, co inni mówią i robią wobec nas, i wyciągać jakieś wnioski, wiesz, odnosić do siebie i decydować, czy chcemy to wdrożyć w życie, czy nie. No bo wiesz, to jest takie, taka rada, wiesz, mniej wyjebane, to jest taka czysto narcystyczna, czyli nie zwracaj uwagi na innych, nie zwracaj na to, co oni mówią. No ale co, jeżeli mówią i mają rację? Mhm.
granie pewnego siebie na siłę. Na zasadzie, że jak siedzisz, to musisz zajmować, wiesz, dwa miejsca w autobusie, chodzić super wyprostowany, wiesz, chodzić tam, wiesz, z klatą wypiętą do przodu. Mhm. Jakby, no, ludzie z boku widzą, kiedy ty udajesz. Oczywiście jest zasada pod tytułem fake it till you make it, czyli jakby udawaj do skutku. Od sztuczności po naturalność, tak? I jak ktoś do mnie przychodzi, kto ma bardzo taką, no, nazwijmy to złą mowę ciała, przychodzi zgarbiony, wiesz, patrzy w podłogę i tak dalej, no to taka osoba musi troszeczkę tą mowę ciała zmienić. Mhm. Ale jeżeli ty jesteś normalnym gościem i nagle, wiesz, będziesz chodził z wypiętą klatą i podbródkiem podniesionym do góry, no to ludzie nie muszą z tobą rozmawiać, żeby wiedzieć, że ty chcesz jakiegoś grać albo jakiś jesteś. Oni już wyciągają wnioski na twój temat. Więc jakby na pewno też to. Wiesz, ukrywaj swoje wady, bo pewne siebie osoby to, wiesz, nie pokazują wad. Albo, wiesz, nie bój się, albo nie pokazuj, że się boisz. Bo pewne siebie osoby nie mogą się bać. Albo, wiesz, inni nie mogą widzieć, że ty się, wiesz, boisz. To wszystko dalej opiera się o, wiesz, o prototyp. Ale nie możesz się nie bać. Zawsze będziesz miał coś, czego będziesz się bał. Ja też mam masę rzeczy, wiesz, których się boję. Mhm. O czym dla ciebie jest charyzma? Przede wszystkim jest umiejętnością. Trochę podobnie jak pewność siebie. Dla mnie pewność siebie bardziej jest umiejętnością niż cechą. Jest umiejętnością, czyli w domyśle czymś, co można ćwiczyć, co możesz nabyć, czymś, co się idealnie wiąże z kompetencjami społecznymi, z pewnością siebie, z tych, od tego rozpoczęliśmy. I to jest taka umiejętność bycia przystępnym, bycia ciekawym, bycia człowiekiem, który potrafi, wiesz, docierać do innych, troszeczkę być może na nich wpływać, fajnie się komunikować. Czyli bycia taką osobą, która przekonuje, wiesz, swoim obrazem. Mhm. Trochę może też takim, znaczy nie trochę, taką osobą, do której ludzie lgną. Bo jak myślę sobie o osobach charyzmatycznych, to jest mimo wszystko, to są osoby, do których gdzieś tam ludzie, wiesz, lgną. I też zdecydowanie w kontakcie gdzieś tam osobistym, osoba charyzmatyczna to jest osoba, która potrafi spowodować, żeby drugi człowiek czuł się przy niej dobrze. Mhm. Ja to tak postrzegam. I praca nad charyzmą, tak samo jak praca nad pewnością siebie, czy nad kompetencjami społecznymi, to jest po pierwsze praca na całe życie, a po drugie to są takie rzeczy, które, tak jak mówiłem na początku, biją na głowę wszystko inne. Bo czy to, wiesz, umiejętność dogadania się z ludźmi, nawiązywania kontaktów, czy bycia charyzmatycznym, czy pewnym siebie, to wszystko powoduje, że możesz wszędzie się wbić, wszystko załatwić, przekonać innych do czegoś i osiągnąć takie cele, jak, wiesz, na jakich ci zależy. Mhm. Mimo, że nie jesteś super inteligentny, super atrakcyjny, bogaty i tak dalej, i tak dalej. Okej. A gdyby ktoś chciał się z tobą skontaktować, to jak to najlepiej robić? Uważam, że najlepszą drogą jest wejście na moją stronę internetową, bo tam są wszystkie inne informacje kontaktowe, na zasadzie numer telefonu, mail i tak dalej. Moja strona to tomaszmarzec.pl. No i tam są też odnośniki do YouTube'a, Facebooka, Instagrama i jest też mój blog, który bardzo polecam, bo są tam dosyć poczytne teksty na temat zmiany osobistej, szeroko rozumianej psychologii osiągnięć i relacji międzyludzkich. Mhm. No i relacji damsko-męskich, bo to też się zalicza. Więc
Po prostu tomaszmarzec.pl. Dobra, będzie podlinkowane też. No to słuchaj, Tomek, to wszystko z mojej strony, więc dziękuję bardzo za dziękuję również. No, było super. Dzięki. Ale zanim wrócicie do swoich codziennych zadań, to chciałem was prosić o drobną przysługę. Jeżeli w tym odcinku podcastu znaleźliście coś wartościowego, to chciałbym, żebyście podzielili się nim z osobą, która mogłaby być zainteresowana tą tematyką. Dzięki temu ja będę docierał do większej ilości słuchaczy, a z drugiej strony wy będziecie w stanie komuś pomóc i być może zmienić czyjeś życie. A przy okazji to zapraszam do śledzenia podcastu Charyzmatyczny w social mediach, na LinkedIn, na Facebooku, na Twitterze, na Instagramie, żebyście wiedzieli, co się dzieje w międzyczasie. Dzięki wielkie, że wysłuchaliście odcinka do końca. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!